Jesteśmy przy grobie Ignacego Matuszewskiego i Henryka Reichmana, Piłsudczycy, bardzo zasłużeni dla niepodległej Polski, wojskowi, pułkownik i major dyplomowany. Pułkownik to Ignacy Matuszewski, major to Henryk Reichman. Natomiast bardzo zasłużeni tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo zjawili się tu wcześniej, odsunięci przez generała Sikorskiego od władz Rzeczpospolitej będącej na uchodźstwie. I tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, usiłowali stworzyć przyczółek polski, a ponieważ Piłsudczycy, bardzo, że tak powiem, zbliżeni do marszałka Piłsudskiego, tutaj usiłowali powiedzieć to, czego nie pozwalał powiedzieć im rząd Sikorskiego. Tutaj Ignacy Matuszewski przeżył osobistą tragedię. Jego jedyna córka, Ewa Matuszewska, brała udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka i została rozstrzelana przez Niemców po zajęciu szpitala, w którym pracowała. To był cios dla Ignacego Matuszewskiego, bo to było jego oczko w głowie. Jej Matuszewski powierzył to, co było dla niego najcenniejsze. Wszystkie medale Virtuti Militari, które były w jego posiadaniu, zarówno jego, jak również jego przodków matuszewskich. Także tutaj dosięgnął go ten cios, bo córka zginęła w 1944 roku, a dwa lata później już na, no może nie wieczną wachtę, bo nie był żeglarzem, ale odszedł Ignacy Matuszewski. No i obok niego przyjaciel, z którym razem zakładali Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, Henryk Reichman. Tu leżą, tu na cmentarzu Kawalery w Nowym Jorku. Dzisiaj jest 1 lutego 2016. No i jesteśmy na tym grobie, ponieważ idziemy śladem wielkich Polaków.